Rozdzwoniły nam się telefony w redakcji. Katastrofa budowlana w centrum miasta. Śniadecja się nam zawaliła. Inni dzwonili, alarmowali, rozbierają wojewódzki szpital, za długi. A jeszcze inni powiedzieli, że Śniadecja po prostu sprzedała działkę, bo bankrutuje, bo nie ma pieniędzy i to będzie koniec świata. Pracownicy zaniepokojeni, no, że już się po prostu kończy szpital. Szpitala nie będzie. Czy to prawda? I tak, i nie. Ale po kolei. Białostocka śniadecja liczy sobie 70 lat. Wojewódzki szpital zespolony imienia Andrzeja Śniadackiego, tak dokładnie brzmi nazwa w Białymstoku, Tak dokładnie brzmi nazwa tego szpitalu. Ten szpital w w ubiegłym roku w 2023 obchodził swoje 70-lecie, obchodził je bardzo uroczyście. W szpitalu ostatnio dokonano kilku remontów: wyremontowano pediatrię, wyremontowano rehabilitację. Budynek zyskał nową elewację, wymieniono część wnętrza, zmieniono trochę okien. Ogólnie wygląda coraz lepiej. Jego część oczywiście. Ale ta część, w której mieszkała, a w zasadzie pracowała administracja, mieściła się dyrekcja szpitala, księgowość, kadry, no cóż, tam rzeczywiście trąciło głębokim, bardzo głębokim PRL-em, bo ten budynek miał dokładnie tyle lat co szpital 70. Mieścił się przy ulicy Skłodowskiej, Wisawi, głównego budynku, w którym mieszczą się, mieści się większość oddziałów. No cóż, Problem polegał tylko na tym, że ten budynek miał jeszcze jakiś czas postać, dlatego że szpitala w Śniadecki po prostu nie stać na nowe budowę. Nie stać? Ano nie stać, bo ma duże, bardzo duże długi. Do tego stopnia sytuacja szpitala imienia Jędrzeja Śniadeckiego się pogorszyła, że w listopadzie zapłacił pracownikom w ratach. Tak, tak, to nie jest żart. Pracownicy szpitala otrzymali wypłatę w dwóch transzach. Pierwszą na początku listopada, dokładnie połowę, a drugą połowę pod koniec, a w zasadzie około 20. Trafiła ona na konta pracowników. Dlaczego? Ano bo szpital zaczął mieć problemy z płynnością finansową. Na koncie szpitala, mówiąc wprost, nie było wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zapłacić pracownikom na czas. Dlaczego? Formalnie, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił szpitalowi należnej mu transzy za usługi, które wykonał w październiku. Ale to jest tylko półprawda, dlatego że NFZ płaci tak rzeczywiście w transzach miesięcznych, czasami rozbitych na dwie części. Co miesiąc od jakiegoś czasu śniadecja zwracała się do NFZ z prośbą, żeby te pieniądze zapłacono im trochę wcześniej, te transze, żeby mogła zapłacić pracownikom. No i raz jeden w listopadzie NFZ nie zgodził się na to. Nie zgodził się, nie zapłacił, no i stąd ta cała historia z płatnością w ratach. To oznacza, że tych pieniędzy na koncie NFZ-u być może są, być może ich nie ma, natomiast na koncie średnicy tych pieniędzy się... Po prostu jest za mało. To oznacza, że rzeczywiście szpital może powoli tracić płynność finansową. Bo szpital poza pracownikami, którymi musiał się rozliczyć na raty, ma jeszcze inne długi. Po pierwsze, ma 78 milionów kredytu. Kredytu w banku, i ten kredyt spłaca, jak twierdzi, terminowo, tak jak trzeba i bank się do niego o to nie czepia. Kredyt poręczył samorząd województwa Białospodlaskiego. I tutaj ten kredyt jest zabezpieczony. Ale to nie wszystko. Szpital poza tymi 78 milionami, na które ma kredyt, ma jeszcze 103 miliony długu. To są pieniądze, których nie zapłacił za różne usługi, leki, energię, za różne, różne rzeczy, które miał do, ma do zapłacenia. Bo szpital, jak wszyscy, kupuje, kupuje usługi. Płaci za ciepło, za energię, za leki, za y, urządzenia, za naprawę, za administrację za to wszystko szpital normalnie płaci. Z tych 103 milionów, które jest winien różnym podmiotom, 77 milionów to są pieniądze, które ma zapłacić już teraz. Gdyby ktoś chciał, któryś z tych dostawców, wykonać taki ruch, że poszedłby z tym do komornika, to bez większego kłopotu dostałby tytuł wykonawczy, wszedłby na konto do szpitala i ściągał te pieniądze z odsetkami z konta szpitala. Czy to znaczy, że szpital upadnie? No niekoniecznie. Szpital jest szczególnego rodzaju jednostką własnością Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Terytorialnego Wojewódzkiego Samorządu Terytorialnego i szpital jako taki istnieć musi. Ale szpital działa tak jak spółka prawa handlowego, czyli musi funkcjonować w ramach jakiegoś budżetu. Jeżeli zatem szpital upadnie albo coś się z nim złego stanie, to Urząd Marszałkowski będzie musiał jako właściciel zapłacić za szpital. Taka prawda. Z drugiej strony szpital jest potrzebny pracowni, mieszkańcom, jest potrzebny jest wielkim pracodawcą, ale przede wszystkim jest miejscem, gdzie bardzo wielu mieszkańców województwa podlaskiego się leczy. Ma wiele wyspecjalizowanych organ oddziałów ma wielu znakomitych lekarzy i świadczy usługi naprawdę na bardzo bardzo wysokim poziomie. Ja byłem jednym z pacjentów szpitala wojewódzkiego i wiem o czym mówię. Rzeczywiście opieka lekarska, opieka pielęgniarska, zabiegi, które są tam świadczone są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mogę wyłącznie z czystym sumieniem polecić. Tam pracują świetni lekarze, świetni fachowcy. Problem polega na tym, że kiedy ten szpital nie będzie miał pieniędzy, pracownicy zostaną wypłat, to po prostu przestanie działać. To jest zmartwienie samorządu województwa. Kilka dni temu radni dyskutowali nad budżetem na rok 2025 i tam nie ma pieniędzy na dokapitalizowanie, wsparcie, chwilówki nawet dla Szpitala Wojewódzkiego w Siadecji. Pani wicemarszałek Wiesława Burnos, która odpowiada za służbę zdrowia, niewiele powiedziała na temat tego, hmm, problemu związanego ze szpitalem Śniadecki jakby go w ogóle nie było mimo że radni pisu dopytywali pewnie temat wróci teraz i pewnie w przyszłości na temat tego kiedy i kto i jakie pieniądze za szpital Śniadecki będzie płacił no dobrze ale to tyle jeśli chodzi o długi a co jeżeli chodzi o pieniądze które yy, Śniadecja ma dostać. A śniadecja ma dostać z NFZ-u. W zasadzie już dostała do połowy listopada 271 milionów złotych za wykonane usługi. Więc to nie jest do końca tak, że NFZ nie płaci. To, co jest przedmiotem sporu, o co się rozbija w tej chwili ta dyskusja, to 10 milionów za nadwykonanie, czyli za takie usługi, za pacjentów, którzy się pojawili, którzy byli ponad wymiarowi, ale które szpital miał obowiązek zapłacić, a NFZ będzie musiał kiedyś tą wizytę dopłacić. To jest oczywiście część tylko tych nadwykonań, ponieważ już za część NFZ zapłacił. I te 10 milionów to jest ta kwota, która w tej chwili miałby dostać NFZ, gdyby NFZ dzisiaj miał pieniądze, wyjął te pieniądze, zapłacił do szpitala w Średnicy, to te 10 milionów wpłynęłoby na konto szpitala. Czy to rozwiązałby problemy? No, skoro szpital jest winny 103 miliony zaległych usług, 78 kredytu, to chyba nie do końca. Zatem o co chodzi z tą działką? Czy faktycznie szpital sprzedał tą działkę, w końcu to działka w centrum miasta, pewnie dużo warta, gdyby ktoś tam postawił hotel, blok, czy cokolwiek. Na przykład galerię, to pewnie miałaby ona wzięcie. Otóż nie, szpital zdecydował się na rozbiórkę tego budynku administracyjnego. Nie, nie dlatego, że się walił albo że było zagrożenie. Po prostu tak zdecydował. Dlaczego? Nie wiem. Nikt do tej pory nie wspominał o tym, że ten budynek będzie rozbierany już teraz, zaraz, natychmiast. A przynajmniej my o tym się nie dowiedzieliśmy. Natomiast. Rzeczywiście budynek został rozebrany, w tej chwili jest tam malownicza kupa ruin, co możecie, widzieliście Państwo już na nagraniu, jeżeli ktoś zechce obejrzeć to sobie w naturze. Serdecznie zapraszam na ulicę Skłodowską. Tam jest ruina w e, symboliczna, odnosząca się trochę do sytuacji finansowej aktualnej śniadecji, bo ona też jest, co tu dużo kryć, ruiną. I w tym miejscu ma powstać nowoczesny budynek administracji. Można zadać pytanie... Z czego on zostanie sfinansowany, skoro NFZ ma płaci te pieniądze. Dług winny jest tylko 10 milionów dla szpitala, a śniadecja ma hmm, ponad 100 milionów długu i jeszcze 78 w kredycie. Nikt tego nie wie. W Urzędzie Marszałkowskim w budżecie na rok 2025 nie ma środków na taką inwestycję, jeśli chodzi o przebudowę śniadecji. Ja nic nie wiem na temat tego, a pytałem dzisiaj nieoficjalnie wielu osób w Urzędzie Marszałkowskim. Nikt nic nie był w stanie powiedzieć na temat tego, że są tam jakieś pieniądze. Radni, którzy przeglądali budżet na rok 2025, też niczego takiego nie znaleźli. Marszałek Burnos trudno zapytać, ponieważ programowo nie odbiera telefonów przynajmniej ode mnie albo od naszej redakcji. W związku z powyższym pozostaje to pytanie zostawić publicznie. Może ktoś odpowie, może ktoś się odniesie. Chociaż jak podkreślano w urzędzie marszałkowskim, szpital to oddzielna instytucja, to nie jest część Urzędu Marszałkowskiego, więc trudno jakby tutaj na to bezpośrednio odpowiadać. A ile taki budynek będzie kosztował? No, według szacunków, o których sprawdzałem w Urzędzie Marszałkowskim, dopytywałem też trochę nieoficjalnie w samym szpitalu w śniadecji, bo nikt oficjalnie powiedzieć mi tego po prostu nie chciał. To około 70-80 milionów. Ale o tym szosza. Nikt o tym nie mówi, bo nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. Co więcej, nie wiadomo, kiedy ten budynek powstanie. Bo według mojej wiedzy, tam nie ma na razie póki co ani projektu, ani zgody na budowę czegokolwiek. Ten, ten, ta inwestycja gdzieś wisi. I nie ma do tej pory jeszcze też informacji, co i w jakim zakresie będzie tam powstawało. Ani, uwaga, co ważniejsze, kiedy. To po co było to rozbierać? Nie wiem. To dobre pytanie. A gdzie się w tej chwili mieści administracja? Czy już w związku z tym Szpital zwolnił administrację, dyrekcję, bo będzie miał dzięki temu jakieś oszczędności? No nie. Administracja, dyrekcja, księgowość wszystkie te jednostki, które mieściły się w tym starym budynku, obecnie mieszczą się tam, gdzie kiedyś mieściły się poradnie, czyli w takich małych parterowych budynkach w głębi, przy ulicy w Skłodowskiej. Wisawi tego właśnie głównego budynku szpitalnego, gdzie mieszczą się oddziały szpitalne. A gdzie się pomieściły poradnie? Poradnie przycupnęły przy dawnych, a właściwie przy obecnych hmm, szpita oddziałach szpitalnych i na parterze właśnie w tym budynku, głównym budynku przy ulicy Skłodowskiej, gdzie mieszczą się oddziały szpitalne. Czy to dobre rozwiązanie, ile potrwa? Same znaki zapytania, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, będziemy próbowali się tego dowiedzieć, a na razie, no cóż, na razie mamy ruinę na Śniadecji, dosłownie i w przenośni. I trzymam kciuki w interesie swoim, jako przyszłego, byłego pacjenta, w interesie personelu i w ogóle w interesie mieszkańców województwa podlaskiego, żeby ta Śniadecja nam się nie zmieniła w taką kupę ruin, jaką obecnie jest budynek administracji, bo byłoby szkoda. Bo ten szpital istnieje 70 lat. Ma swoją tradycję ma, jak powiedziałem, świetnych, naprawdę fantastycznych lekarzy i specjalistów i byłoby bardzo szkoda, gdyby upadł. Zwłaszcza, że załoga jest tam mocno zaniepokojona tym, co się w szpitalu dzieje i kilka razy kontaktowała się z naszą redakcją, pytając i prosząc o interwencję. To ten dzisiejszy materiał. Dzisiejszy tekst, proszę potraktować jako pierwszy odcinek z serii Śniadecja Story. Będziemy do tego tematu wracali. Musimy, bo jest potrzebny dla całego województwa. Przemysław Sarosiek. dzień dobry Podlaskie. A jeżeli spodobał Wam się ten materiał, chcecie nie minąć, ominąć następnych, a nie informacji dotyczących śniadecji, nie tylko śniadecji, to bardzo Was proszę: zalajkujcie ten materiał, udostępnijcie go, żeby dotarł do pozostałych. Yy, followersów, osób, które się tematem interesują i zasubskrybujcie, bo to wszystko pomaga nam rozwinąć naszą redakcję i informować Was o tym, co się dzieje w województwie i w Białymstoku.